Proces Polaków, którzy ukradli 6,5 miliona euro. Jesienią 2020 roku, nieznani wówczas sprawcy włamali się do siedziby Urzędu Celnego w niemieckim Emerich, skąd ukradli blisko 6,5 miliona euro. Śledczy ustalili, że ze skokiem mogli mieć coś wspólnego mieszkańcy Dolnego Śląska. Pomagać miał im tamtejszy urzędnik pochodzący z Polski. Sprawcy dokładnie się przygotowali, znali rozkład pomieszczeń, drogi dojazdowe, Posiadali nawet specjalnie przygotowane lokalne tablice rejestracyjne samochodów, aby nie rzucać się w oczy. Podejrzanych o kradzież z włamaniem na terenie Niemiec dopadło wrocławskie centralne biuro śledcze policji w maju i czerwcu 2022 roku. Zatrzymań dokonano na terenie powiatu Zgorzeleckiego i Kamiennogórskiego. W trakcie działań zabezpieczono między innymi środki odurzające kajdanki, opaskę z napisem policja i niebieską lampę błyskową.